Mówiliśmy, że msza święta jest ofiarą Pana Jezusa. Bo rzeczywiście tak jest. Pan Jezus jest kapłanem, czyli tym, który tą ofiarę sprawuje i zarazem jest żertwą, jest ofiarą, ponieważ to, co ofiarowuje, to jest swoje ciało i swoją krew. Uczynił to najpierw w Wieczerniku, kiedy podał swoim apostołom chleb i wino i powiedział, to jest ciało moje, to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba. Wtedy już dokonał tej ofiary, wtedy już wydał siebie całkowicie na ofiarę za nas. A to, co się dokonało na krzyżu, jest potwierdzeniem tych słów, że to nie są tylko i wyłącznie puste słowa, tylko to jest rzeczywistość. Msza święta jest rzeczywistością. Ale czy tylko i wyłącznie jest to ofiara samego Pana Jezusa? Czy my tu przychodzimy tylko i wyłącznie jako tacy widzowie, żeby popatrzeć, jak On się za nas ofiarowuje? Albo też, co więcej, no, zgodnie z prawdą, to co było mówione, żeby otrzymać łaski, żeby uwielbić Pana Boga, żeby podziękować, żeby Go przeprosić, albo żeby prosić. To prawda. Przychodzimy po to, ale na tym nie możemy poprzestać, to jest zbyt mało. Ta ofiara jest dla nas wyzwaniem, ponieważ ta ofiara powinna stać się również i naszą ofiarą. Chodzi o to, że Pan Jezus jest naszą głową. Święty Paweł poucza nas, że my jesteśmy członkami Jego ciała. Czyli razem z głową tworzymy jedność. I dlatego też to, co się dzieje z naszą głową, jest również wezwaniem dla nas, poszczególnych członków Jego mistycznego ciała. I dlatego też, drodzy wierni, msza święta, kiedy dokonuje się to wielkie misterium, wielka tajemnica, jest jako prowokacją ze strony Pana Jezusa do nas, ażebyśmy my się z Nim utożsamili. Otóż msza święta jest sprawowana w różnych rytach. Chodzi mi o te stare apostolskie ryty, które w różnych częściach świata się rozwinęły, tam gdzie apostołowie zakładali kościół, tam się rozwinęły różne ryty. Mamy oczywiście my ryt rzymski, tam gdzie święty Piotr zakładał kościół, natomiast inni święci apostołowie, święty Marek na przykład zakładał kościół w Aleksandrii i z Aleksandrii przeniósł się ryt do Konstantynopola, i ten ryt nazywamy bizantyjskim. I w tym rycie jest piękny obrzęd, który ilustruje tą tajemnicę naszego współudziału w ofierze mszy świętej. Otóż tam, zanim kapłan zacznie odprawiać mszę świętą, najpierw idzie do takiego bocznego stolika, na którym przygotowuje ofiarę. I on wycina takim specjalnym nożem, wycina wielką taką część, którą nazywa barankiem. Ta część symbolizuje Pana naszego Jezusa Chrystusa i tą część chleba kładzie na patenie. Ale potem tymże nożem wycina z chleba mniejsze partykuły i te partykuły mają symbolizować cały Kościół. I ten triumfujący w niebie, i ten walczący tutaj na ziemi, i ten, który cierpi w czyśćcu. Dlatego też kapłan wycina nożem większą partykułę na cześć Najświętszej Maryi Panny. Potem wycina partykuły na cześć patriarchów i proroków Starego Testamentu. Potem na cześć apostołów i świętych Nowego Testamentu. Potem z kolei wycina małe partykuły
które mają upamiętnić tych, za których sprawuje tą mszę świętą. Czy to będą żywi, czy zmarli. I na tej patenie, obok tego baranka, obok tej partykuły wielkiej, która symbolizuje Pana Jezusa, układa stos z małych partykuł, które symbolizują cały Kościół. Ale w momencie, kiedy konsekruje, kiedy kapłan wypowiada nad chlebem, który ma na patenie, słowa konsekracji i mówi, to jest ciało moje, to wszystkie te partykuły, które tam leżą, wszystkie te kawałki chleba stają się jego ciałem. Wszystko się przemienia w jego ciało. A potem, po rozdaniu Komunii Świętej, kiedy jeszcze ma w kielichu krew pańską, kapłan opuszcza te wszystkie partykuły, które symbolizują poszczególnych członków Kościoła do krwi, niejako do krwi pańskiej, niejako zanurza wszystkich w zbawczej krwi pańskiej, krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest bardzo głęboka symbolika, która nam ukazuje to, że my wszyscy musimy się zjednoczyć z Panem Jezusem do tego stopnia, ażeby się niejako stać drugim Chrystusem. Ryt rzymski zawsze jest bardziej powściągliwy, o ile te ryty wschodnie szczególnie oddziaływują na emocje, to ryt rzymski bardziej na rozum, ale mimo to ryt rzymski również ma podobny obrzęd, którego my często nie zauważamy, ale należy go tutaj przypomnieć i być może właśnie dobrze, żeby w czasie mszy świętej w tym momencie szczególnie siebie polecić Panu Jezusowi, a mianowicie kiedy jest ofertorium, czyli za chwilę po kazaniu, po odśpiewaniu credo, rozpocznie się ofiarowanie. I kiedy kapłan będzie przygotowywał kielich i będzie nalewał do niego wino, to potem doleje do tego wina odrobinę wody. Nie wolno kapłanowi tego obrzędu opuścić pod karą grzechu śmiertelnego. Dlaczego to jest tak ważny obrzęd? Ażeby tą odrobinę wody wlać do kielicha. Oprócz tego, że to wino i woda oznaczają dwie natury Pana Jezusa, czyli bóstwo i człowieczeństwo Jego, to przede wszystkim ojcowie Kościoła widzą w tej wodzie, która jest dolewana do kielicha, naszą naturę, nas wszystkich, wszystkich ludzi, którzy tworzą mistyczne ciało Chrystusa. I zobaczcie, tak jak w tym rycie wschodnim, bizantyjskim, kiedy dokonuje się konsekracja, to już nie można, ten chleb, który symbolizował poszczególnych członków Kościoła, staje się ciałem Chrystusa i nie można już tego odwrócić, nie można tego zmienić. I tak samo jak nie można wydobyć tej odrobiny wody, która rozpływa się w winie, tak samo i ta tajemnica nas, połączenia nas z Panem Jezusem powinna być nieodwracalna. Powinna być taką, która spowoduje, że my już będziemy z Nim zawsze zjednoczeni. Dlatego też, kiedy kapłan mówi nad hostią, to jest ciało moje, oczywiście przede wszystkim użycza swojego głosu Chrystusowi, ażeby te słowa Chrystusa zabrzmiały i sprawiły tą przemianę, sprawiły tą transubstancjację, przeistoczenie, ale zarazem wtedy kapłan przede wszystkim występuje w imieniu Chrystusa, w osobie Chrystusa, ale również i występuje w osobie Kościoła. Ponieważ niejako wskazując na to ciało Chrystusa ukryte pod postacią hostii, mówi również o całym Kościele, który powinien się w tym momencie ofiarować razem z Panem Jezusem. I teraz, moi drodzy, do czego nas wzywa ten wielki i ważny obrzęd mszy świętej?
do tego, żebyśmy się starali z Panem Jezusem zjednoczyć. W jaki sposób mamy się z Nim zjednoczyć? Tutaj na ziemi to zjednoczenie dokonuje się przez zjednoczenie woli. Nasza wola powinna być podobna do Jego woli. Powinniśmy się starać tutaj, ażeby w taki sposób postępować, jak On postępował. I dlatego też musimy zawsze patrzeć, robić taki rachunek sumienia i zadawać sobie pytanie, czy tak jak ja się zachowuję, na przykład na lekcjach albo w domu, czy tak jak się uczę, czy pracuję, czy tak by się zachowywał Pan Jezus, czy On tak postępował, kiedy był małym dzieckiem w Nazarecie, czy wtedy, kiedy Matka Boża albo Święty Józef coś mu mówili, czy on się wtedy zajmował swoimi sprawami, mówił, nie chcę tego teraz robić, może kiedyś potem. Nie, Pan Jezus zawsze był posłuszny, zawsze był gotowy do tego, ażeby to, co mówi do Niego Matka Najświętsza, to, co mówi Święty Józef, najlepiej wypełnić. Pan Jezus również studiował Pismo Święte w szkole synagogalnej, jako mały chłopiec musiał chodzić, uczyć się liter, musiał uczyć się czytać, musiał poznawać świętą naukę i zawsze robił to z wielkim zaangażowaniem. Zobaczcie, jakże podobne jego życie było do naszego. I teraz trzeba sobie zadać to pytanie, czy ja rzeczywiście mam taką samą wolę jak on, ażeby robić to, co jest dobre, to, co mi moi rodzice każą, to, czego uczą mnie moi nauczyciele, czy z kolei wolę postępować inaczej. Jeżeli wtedy przychodzimy na mszę świętą i mamy swoją wolę, chcemy robić po swojemu, to jest pewien zgrzyt. Bo jak ja mogę powiedzieć, że tam jest również moje ciało, kiedy ja jestem zupełnie gdzie indziej. Nie chcę ofiarować siebie razem z Panem Jezusem. Nie chcę ofiarować swojego życia w zjednoczeniu z Panem Jezusem. Nie chcę się zanurzyć w tym kielichu krwi Pańskiej, ażeby tam razem z Nim już na zawsze pozostać, tylko wolę postępować po swojemu. Jeżeli tak robię, to niejako sam siebie wyłączam z tych owoców tej mszy świętej, owoców ofiary Pana Jezusa. Tutaj też chciałbym dodać tą prośbę, którą Niepokalana skierowała do dzieci w Fatimie, ażeby również oprócz tego, że staramy się żyć, naśladując wzór Pana Jezusa i Matki Najświętszej, ażeby jeszcze również dokładać jakieś małe ofiarki, jakieś małe umartwienia. Otóż jako my możemy w sposób duchowy oczywiście na tej patenie, kiedy kapłan trzyma tą hostię i ją ofiarowuje, dokładać nasze małe umartwienia, że z czegoś zrezygnuje, co jest przyjemne, ażeby Panu Bogu sprawić radość, ażeby uratować jakąś duszę, która być może jest blisko piekła, być może niedługo się potępi, albo wspomóc jakąś duszę, która znajduje się w czyśćcu. Nasze małe umartwienia, zobaczcie te przykłady świętej Hiacynty, Franciszka czy siostry Łucji, kiedy te dzieci były rzeczywiście małe, potrafiły z takich drobnych rzeczy rezygnować, żeby tylko i wyłącznie pocieszyć Pana Jezusa, żeby wynagrodzić za grzechy, które ranią Niepokalane serce Matki Bożej i żeby ratować duszę. Zobaczmy, ile nauki dla nas z mszy świętej, tej mszy świętej, która codziennie tu jest sprawowana. Starajmy się, ażeby ofiara Pana Jezusa była również i naszą ofiarą, ażebyśmy i my dokładali tę małą cząstkę do tej wielkiej i doskonałej ofiary, którą sam Pan Jezus złożył, ażeby każda msza święta przyczyniała się do tego, że będziemy się stawali coraz bardziej do Pana Jezusa podobni. A jeżeli będziemy mieli tą wolę, żeby jednoczyć się z Nim, to z całą pewnością również i Pan Jezus będzie nas wspierał i pomagał tak, ażeby nasze uświęcenie nastąpiło jak najszybciej. Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba.